chyba jedyne miejsce w Poznaniu, jeżeli chodzi o kraftowy szaszłyk. Zobacz jego mordę! No ale no, żeby to widzieli! To wygląda jak szaszłyk tej prawdziwej. No bo zobaczcie to okazanie. Ja. Spodziewałem się, że to będzie takie twarde, zrobione na grillu, a to jest miękkie. No. Ale... No, jakie jest? Mów. No mów, mów. Czyste, miękkie tej. O kurwa, kurczak ci... No! Tu nie ma jaj! Chciałem kiedyś spróbować, jak są te filmiki takie, co te chińskie dziewczynki, te jądra jedzą. To tak leją tą pałę z łapy, nie? Słuchajcie, no mówisz, widzowie, mamy niespodziankę dla Rozmiara i nie będzie latał samolotem. Samolotem kiedy indziej. Zaprosiłem go do My Music, zaraz ma przyjechać. Bierzemy go z Mikim, uwaga, na to, co kocha. Bo wiemy, że kocha, bo kiedyś w odcinku szukał i nie mógł znaleźć. Miki odpadł. Moim zdaniem, będąc na targach poznańskich, my musimy... Kiełbasę. Nie, szaszłyka. Szaszłyk. Szaszłyka. Szaszłyki. Dokładnie, to jest coś, co kochał, co zawsze od roku nam mówi, zjedzmy jakieś szaszłyki i tak dalej. Znaleźliśmy mega restaurację, knajpę z podobno najlepszymi szaszłykami, przynajmniej w naszej okolicy. Nie wiem, sami zobaczycie. Dodaj, że są kraftowe. Tak to jest, to w ogóle nie bywało. Kraftowe szaszłyki, robione na węglu, no. Po prostu... Znajomy mi mówił, że jak tam nie pojedziemy, to będzie masakra. I podobno nie od dawna w tym miejscu już było parę innych lokali, nic się nigdy nie przyjęło i zrobili właśnie kraftowe szaszłyki. Jeszcze dodatkowo mamy kaszanki, kiełbasy, wszystko no na tak, tym węglu. Tak, ale no wiadomo, że no. Rozi te szaszłyki. No wiem, on ale po prostu, spróbujemy wszystkiego. On nie jadł na bank tego szaszłyka jeszcze w tym roku, jestem przekonany. Nie? Dobra, łykamy go, on zaraz tu przychodzi, no i będziemy go trochę podpytywać i tak dalej, nie? Idzie, dzwonił, że mamy mu otworzyć, a więc wiemy, że idzie. Chodź, Rosie, chodź! Niespodzianka dla ciebie dzisiaj. Spałeś? Pewnie mam posprzątać całe biuro, no. Spałeś czy nie? Spałem. No nie no, bo my już wczoraj ci powiedzieliśmy, że będzie niespodzianka. Powiedziałeś, że nie zaśniesz, jak ci nie powiemy. No tak, ja właśnie tak patrzę i nie widzę żadnej niespodzianki. No nie, jej tutaj nie ma. Niespodzianki, Rosie. Co w ogóle obstawia? Kebab albo hamburgery. Zobacz, jaki jest spieszony. Kebab albo hamburgery. No, a nie jakieś owoce morza takie zajebiste, jak myślisz. Tego nie wiem przecież. No ale nie, coś no, ale w końcu, żebyś wiesz, spróbował, takie no. Co wy robicie? Myślę, że będziemy na miejscu za 10 minut. No. W tym czasie musisz... Mam założyć worek na głowę. Nie, tak ci nie zrobimy. To jest takie miejsce dostępne, aczkolwiek... A może załóżmy mu ten worek na głowę. Bo normalnie tu się ma oczy, nie? I tutaj jest dziurka. Lubicie dziurki? A tu jest... Rosji. Czym mnie pukałeś tam po głowie? Nie puszczaj, nie? No, spokojnie. Ja pamiętam, że tu są schody gdzieś. Dobra, jakoś nie idzie. Dobra, Rosji. Chodź, do widzenia wszystkim. Do widzenia. Chodź tu. A my tu kręcimy do filmu? Zaczekaj, tu trzymaj! Co to? Zaczekaj, się ubiorę! Co mi... Co to? Co to jesteś? Pojedziemy jeszcze oddać Kajena i weźmiemy nową furę. A więc dzisiaj odcinek na pełnej petardzie! Masz ostatnie 3-4 minuty, bo jest bardzo blisko to jest. No. Jak myślisz, co będziesz jadł? Zobacz, ile już dzisiaj dostałeś podpowiedzi. Nikt tego nie zrobił na YouTube. Marzyłeś o tym. Marzyłem o tym? Marzyłeś nie, no o tym. No to nie, no teraz mu podpowiedzieć za dużo. No nie, ale jest to kraftowe. O, to już może zmylić. Jest to kraftowe. Golonka. Placek po węgiersku. Chciałem kiedyś spróbować, jak są te filmiki takie, co te chińskie dziewczynki, te jądra jedzą. To tak leją tą pałę z łapy, nie? Teraz zobaczycie, jak on to zobaczy. Tu mu ściągamy tą dobra, pelerynę. Tak? Dobra, Rosie, chodź. 3, 4. Skąd to macie, ty? Kasa!
szaszłyk tej! I to zobaczysz jaki! No powiedz! No marzyłem o szaszłyku tej zawsze. Co? Marzyłeś? Ja pierdzielę, skąd taką knajpę, że się znaleźli? No, człowieku! Człowieku! No, chodź. Idziemy, chodźcie! Chodź, robi. Nie. Ale tylko szaszłyki tyś... tam mają! Craft made! Kraftowy szaszłyk! No! No, a słuchajcie, ta szaszłykarnia znajduje się na Bukowskiej 46. Chyba jedyne miejsce w Poznaniu, jeżeli chodzi o kraftowy szaszłyk. W każdym razie rozmiar szukał 16 lat, nie? A więc, no, co tu dużo mówić i nie znalazł. Od kiedy tu jesteście? Od kwietnia. Kwietnia, świeża knajpka. A więc ja powiedziałem, że to jest świeża sprawa. Widzowie, co my tu w ogóle mamy? Mamy szaszłyk wieprzowy, drobowy, kiełbasę domową, kaszankę biznesmena. No. Ja mam tylko nadzieję, że te szaszłyki wyglądają jak prawdziwe szaszłyki. No to zobaczysz za chwilę, bo ty jeszcze tego nie widziałeś. No nie widziałem. Bo faktycznie weszliśmy, nawet nie podchodziliśmy jeszcze pod ladę, można powiedzieć wystawową, tak? Za chwilę podejdziemy, ale Rosie, zrób se miks trochę wieprzowego, tak, trochę drobiowego. Tak można, nie? Miks, dokładnie, a więc super. No to pięknie. Zrób se miks. Ja wezmę kiełbasę domową. No, ty te kiełbasy kochasz, nie? No tak. A Mikiemu wsadzimy kaszanę, tak? Dobra. Mamy ogórka kiszonego, też bym wziął, i sałatkę firmową też bym wziął. I zobacz ile sosów. Ketchup, muszarda, barbecue, sos czosnkowy, ostry. O, chipotle jest znowu. I jest chipotle, już kiedyś było w zapiekankach, nie? No. Dobra, to co, idziemy składać zamówienie? Tak. Wow, ty. Zobacz jego mordę! No ale no, żeby to To wygląda jak szaszłyk tej prawdziwy. No, no bo zobaczcie to, kochani. Ja cię kręcę. Taki szaszłyk, o którym mówiłeś cały czas. No, takim, no, bo wtedy... wy nie mogliście skumać, o jaki szaszłyk. No a teraz już wiemy. No. To dla rozmiara, no nie wiem, po 150 gram wieprzowego i 150 gram drobiowego, bo my też trochę spróbujemy. Pamiętacie? Szaszłyka? No? Nie. My finalnie nie trafiliśmy na żadnego szaszłyka. Nigdy szaszłyka nie. Tak? Zadowolony, no. Po pierwsze, kurwa, to jest boczek tej poza szaszłyku. No, bardzo dobry, próbki. No, a mi się coś kojarzy, że nad morzem i że był nie za bardzo. Nie, nie, no jak, szaszłyka nad morzem jedliśmy. Dobra, słuchajcie, patrzcie to. Oczywiście jako pierwszego walę tego kozaka wieprzowego. Jezu, jakie piękne mięsko. Zero tłuszczu. Wow, ale to jest zrobione, słuchajcie. Spodziewałem się, że to będzie takie twarde, zrobione na grillu, a to jest miękkie. No. Ale... No, no, jakie jest? Mów. No mów, to jest te miękkie tej. Fajna przyprawa w ogóle jest, ale nie mogę przyjrzeć, co to jest. No bo to jest chyba ten kraftowy temat właśnie, nie? Rosie, no ale nie możesz sam. Przepraszam. Zobaczcie to. Jezu, jakie piękne mięsko. Nie, ale naprawdę, nie? Mięso jest hitem, nie? I słuchajcie, to jest... My to gdzieś mieliśmy, słuchaj. To gdzie? Mięsko rozpływa się. No. Wiecie, gdzie to mieliśmy? Gdzie? W restauracji z gwiazdką Michelin ostatnio. Tak, racja. Tam się też... No. O, kurczaczka, dobra. On jest tak poskładany, tak, jak kanapeczka, aha, nie? No. 3-4. No, rozpływa się w ryju. To się rozpływa w ustach. A teraz ogóraz. Sałatce. Słuchajcie, sałatka jest, widać, z musztardą. Marchewka, cebulka, ogórek. Ja bardzo fajne połączenie. Co to jest? Ona tu jest ta z musztardą, Dijon chyba, nie? To nie Dijon. Francuska? Francuska. My lubimy francuskie. No. Najlepsze jest to, że to wszystko, oprócz tego, że dobrze smakuje, kompletnie przypomina mi te szaszłyki, które były kiedyś serwowane na targach. Zapachem. Takim aromatem, no, który się unosi. Ja się tak cieszę, no, że mu zrobiliśmy ten dzień. On nie zapomni tego. Ja tego szukałem. No wiecie, jak. Czyli będziesz tu przyjeżdżał. No. Myślę, no dobra, tak, ale jak kiełbaska, bo widzę, że już Remo się lecę dobiera z kiełbaską, tak. Wiecie, jak pachnie, od razu wam powiem. Pachnie jak kiełbasa stadionowa, którą zawsze z ojcem chodziłem na mecze. Na początku, jak jeszcze za dzieciaka, bo chciałem te kiełbasy jeść, nie? No. Ale potem się wkręciłem, tak, i potem trochę, no, i potem już tą piłkę zacząłem oglądać. Jak tata zaczął być i wiceprezesem Olimpii Poznań i tutaj w kolejarzu działaczem. Zresztą Puchar Polski odbierałem w 86 roku, kochani. Niosłem go ja tutaj, tak. Próbujemy. Szczela. No kurwa, szczela, no. Tej, no zaczekajcie. Jeszcze muszę drugi kawałek. Nie było żadnej chrząstki? No właśnie, nie było. No właśnie widzę, że ona jest zupełnie, wygląda jak... Żadnych chrząstek tej, też się rozpływa w gębie, ja nie wiem. Są daj nam kawałeczek, daj nam po kawałeczek. No dalej, spróbujcie. Nie, no widać, wygląda niesamowicie. Jaka to jest kiełbasa w ogóle? Wiejska, co to jest?
domowe, a specjalnie robione, dla nich robią tą kiełbasę. No bo żadnej chrząstki nie ma. Bardzo dobra. Rzeczywiście nie ma żadnej, ale jak fajnie przyprawiona ona jest. Ale to jest niesamowite, że specjalnie robią im kiełbasy tutaj, nie? A jest mega mięsna. To jest prawda. A ja też to już smakuję. Jest w środku idealnie wymielona. Jakby wiesz, to wszystko tak, jest. No. Jedną macie taką jedną strukturę w środku. Taka jedna struktura, taka. A pamiętacie tą kiełbasę z Orlenu? No oczywiście. Gdzie tutaj była do połowy zjarana, tu była do połowy. Słuchajcie, czy tutaj przy tej dobrej kiełbasie można użyć tego przysłowia takiego bardzo znanego? Nie dla psa kiełbasa? Soczysty człowieku. Nie pusty w środku? Hej, no nie, właśnie, nie jest pusty w środku. O, dzwoni DJ Dex, cicho, cicho, teraz coś chcę powiedzieć, uwaga. Z tej strony DJ Dex, pozdrawiam ludzi przed 50. Masz... I po 40. Masz rację. Przyjdę, mi do 50. Tak jest, Daruś, jesteśmy blisko ciebie. Nie wiem, czy byłeś na szaszłykach. Ja szaszłyka jadłem kiedyś, ale nie jestem jakimś fanem szaszłyka. No to jestem ciekawy, że tutaj zaskoczy Darka domu. I to jest zajebiste. I to jest zajebiste. Ale to jest takie całe, to muszę jeść? Nie, nakładają na wagę, nie? Ile chcesz. Po kawałku. Masz i kurczaka, i wieprza, nie? Dobra, Daras teraz zamówi i zobaczymy jeszcze, co Daras powie, nie? To już w ogóle będzie przeobiektywnie. Bo nigdy w życiu nie jadł szaszłyku. No tak, dobra. Okej, kochani. To jest w ogóle masakra, jak to pachnie. Zobaczcie, co tu się dzieje w środku. Wy tego nigdy nie widzieliście, takiej kaszanki. Wow, ty. Słuchajcie, tam jest mnóstwo przypraw, jakaś mieszanka przypraw. Miki, wybacz, ja przepraszam. Nie, nie, nie możesz pierwszy. Dobra, otwieram to, nie czekamy. Nie czekamy. Pachnie mega kapustką. Ale otwórz to mocniej. Zobaczcie, tu jest kapustka. Tu jest kapustka z marchewką. No otwieram to najmocniej jak mogę. Ja zawsze z musztardą jem. Dobra, uwaga, słuchajcie. O, zobaczcie, tu się zmieniło. Ale zobaczcie, ona już nie jest we flaku. I zobaczcie, w środku jest taka sauté bardziej. No, powiem wam, że od góry jest posypana jakąś mieszanką przypraw ziołową. Do tego sól gruboziarnista, pieprz. Widzicie to? A zobaczcie, w środku jest bardziej krwista. No tak, nie? I to jest właśnie super. Nigdy nie jadłem takiej kapusty. Inny smak niż zwykle. A takie dobry, ale w ogóle zobaczcie, jak gruba jest ta kaszanka. Zobacz. No jest to coś innego, kompletnie coś innego. A ta kapusta? No jest ciekawym dodatkiem. Myślę, że... A zobacz z musztardą. A ta kapusta? Pokaż mi. Nie, no to jest danie luksusowe tej. No, no naprawdę jest tak wygodne. No. Pierwszy raz wiesz szaszłyka w życiu. No. Nie no, jadłeś już szaszłyk, nie? Jadłem. Fan słodkości to jest. Dobry bot. No. Ja się bałem, że będzie taki tłusty. No właśnie. Nie, no właśnie. No ten jest taki w sam raz, nie? No dobra. Dobra. Wieprzowe na razie je, no. Zobaczcie, jaki jest odcinek. Zobaczcie kurczaka, to się zdziwi, że to jest kurczak w ogóle. Barbecue. O kurwa, kurczak ci... No! Tu nie ma jaj! Nie, naprawdę, bo ja jestem... Ja się zawsze boję takiego mięsa, wiesz, że jakieś żółki coś mi zaraz szczeli. Ale to jest spoko, nie? No my też się boimy. No. Pięknie. To widzę, Zarasa z nami na Orlenie. Ja spojrzałem z polecenia z takiem... takiej koreańskiej, nie? Wzięliśmy kurczaka, takiego jakieś kawałki kurczaka w panierce, nie? No to ja tą panierkę lubię ogólnie, nie? Zjadłem tą panierkę, jak zaczęliśmy tego kuroka, nie? Z tymi żyłami, tego sinego. Jo! To głębie. Koreańskie lubicie, znaczy fińskie jedzenie? Tak jak w Pekinie, czy nie? Tak. Po 15 latach taka, co pracowała, poszła sobie na swoje. No. Jeszcze chyba z kucharzem. I w Tarnowie jest Harmonia. Więc Harmonia w Tarnowie. Widzowie, słyszeliście o tym? No dawajcie znać. Dawajcie znać. Bo ja tam od urodzenia praktycznie w Pekinie, w tej chińskiej, nie? To tam jest też. Dobra, i to jest chińskie żarcie typowo. Dobra, słuchajcie, widzowie, robimy tak. 2000 łapek w górę i DJ Dex nas zabiera do chińskiego żarcia w Tarnowie. I to może być fajne, firma z tradycją. Hej, my się przebierzemy. O, i my musimy się... być jakoś ubrani? Ta, na za Chińczyków. Nie możemy za Chińczyków, bo nas wyśmieją, teraz tak nie można w tych czasach. Już. Nie? Okej, okay, dobra. No tak, zaraz byśmy się przebrali. Ale Rosji ma tak trochę naturalnie, nie? Zobaczcie. No mam, no. Dareczku, kawka dla ciebie. No, nowa nasza robusta. Vasco Scout. Vasco robusta, Scout. Czyli taki power. A wiem, że ty kawy nie lubisz. Ja lubię, ale latte z mlekiem. No, no, no to ta będzie w stanie. Ale to jest bezkofeinowa dla ciebie. Nic ciebie nie czepnie. To źle. No i ach, no. To może chcę do bidona robić. To ta cię czepnie. Jak może nie czepnie? Ta cię czepnie. Black Friday właśnie w tym momencie, kochani, do 24.
wbijajcie 20%. 20% na wszystko! Na wszystko! Ale co, jak nie czepnie kawa, są takie też, czy nie czepnie? No tak, no bo bezkofeinowa. Bezkofeinowa, no. Może dzieciakom zrobić. No, dla dzieci. Elegancko, dokładnie. Wjeżdżacie po kawie.com, dziękujemy za odwiedziny i pamiętaj, jedziemy razem do Chińczyka. Nasze podsumowanie w związku z szaszłykami przepysznymi powiemy wam zaraz po tym, co się teraz wydarzy, czyli jedziemy tym razem już naprawdę po nowe auto Remula, a jest naprawdę zajebiste. Siemaneczko! O kurczę, aż nie wiem co powiedzieć. No, jest grubo. Słuchajcie, to by było na tyle. 5 na 5, jeżeli chodzi o szaszłyki, prawda Rozmiar? Prawda, polecamy. Dokładnie. A my co? Zapraszamy na nasze Instagramy, tam będziemy prezentować nowy samochód 911 4S. Trochę się cykam. Pokaż jak to brzmi. Co? Pokaż jak to brzmi. Aśka, nadjeżdżam. Otwieraj bramę. Trzymajcie się widzowie. Siema. Do zobaczenia, elo. Kochani, subskrypcja. Pamiętajcie, że jest Black Friday. Zapraszamy was na pokawie.com. No i zapraszamy was na te przepyszne szaszłyki. Yo.